Szanowni Państwo, stoimy nadal na Opolskiej Górce przy kościele, który jest także dedykowany świętemu Wojciechowi i stoimy obok repliki stóp świętego Wojciecha. Ten kamień miał szczególne znaczenie dla Opolan i był chroniony przez ściągniętych tutaj dominikanów, którzy opiekowali się kościołem, mieli tu swój klasztor. Niestety w czasie różnych wydarzeń dominikanie parokrotnie opuszczali miasto. I podczas jednej z takich wyprowadzek w 1460 roku zabrali ten kamień do Wrocławia. Został wtedy wmurowany w katedrze wrocławskiej i tam do roku 1903 był czczony jako rzecz niezwykła. Została ułożona łacińska pieśń, którą śpiewano w czasie obchodów Dni Świętego Wojciecha, a kamień uchodził za kamień cudowny. Ale jest to rzecz, która tak naprawdę związana jest z naszym miastem, z pobytem Świętego Wojciecha właśnie tu, w tym miejscu. I jak głosi kolejna legenda, Święty Wojciech, kiedy miał kazanie do słuchaczy, jego żarliwe słowa były tak gorące, że odcisnęły się jego stopy w kamieniu, na którym stał. Wówczas ten kamień zaczęto chronić i tak jak już wspominałam, do 1460 roku znajdował się w kościele między innymi świętego Wojciecha, a dopiero potem przewieziono go do katedry wrocławskiej. Dzisiaj oryginał tego kamienia można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Natomiast dzięki zabiegom władz Uniwersytetu, tu na wzgórzu stanęła replika tego kamienia, która przypomina o tej legendzie i o pobycie świętego Wojciecha w naszym mieście.